Czy warto pomagać? Po raz 21 inaugurujemy ogólnopolską akcję wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Czynimy to w gronie partnerów ekumenicznych Caritas Polska, Diakonia Polska, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Hasło, które od kilku lat towarzyszy akcji, brzmi: Świeca, która tworzy polską Wigilię. Pozyskane z rozprowadzenia świec środki przeznaczone zostaną na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji socjalnej. Czego potrzebują dzisiaj dzieci? Myślę, że miłości, przyjaciół i takiego kontaktu, któremu można zaufać. Myślę, że również jedzenia i dostępu do świeżej wody. Wzajemnego zrozumienia. Wsparcia, nie pozostawienia w samotności. Żeby się móc wyszaleć, żeby móc sobie porozmawiać o własnych rzeczach. I rodzinnego ciepła. No i skorzystać z tej młodości, bo młodość jest raz. Wykorzystać ją dobrze i też bezpiecznie, żeby sobie nic nie zrobić. Na przestrzeni lat wigilijna świeca stała się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych symboli Wigilii w Polsce. To nie tylko płomień na stole wigilijnym, ale przede wszystkim realna pomoc potrzebującym i uwrażliwianie na tych, którzy są w potrzebie. Czy warto pomagać? To jest pytanie takie w miarę proste dla niektórych. Moim zdaniem warto pomagać, ponieważ każdy z nas może się znaleźć w takiej sytuacji, kiedy on będzie potrzebował pomocy od innej osoby. Moim zdaniem rodzice mogą pomóc dzieciom poprzez miłość, poprzez pomaganie w spełnianiu ich małych marzeń i planów. Dziś trudno sobie wyobrazić świąteczny stół bez płomienia miłosierdzia. Akcja ma pokazać, że żyjąc wśród innych, jesteśmy powołani do dzielenia się miłością. Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i pomóc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Pragniemy, by światło zapalonych świec dawało nadzieję na lepsze jutro, zapewniało o wzajemnej trosce i umożliwiało łatwiejszy start w dorosłe życie. Po prostu, jeśli pomyślisz o sobie i o tym, w jakiej jesteś sytuacji, to pomyśl też o innych, którzy są w gorszej sytuacji. Dziękując za poprzednie lata, polecamy Waszej pamięci tegoroczną akcję. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji, w jakiej żyjemy. Postępująca kolejna fala pandemii, niepokoje na granicy polsko-białoruskiej, brak możliwości bezpośredniej pomocy koczującym w lasach kobietom i dzieciom. To nas przytłacza. Nie chcemy być jednak biernymi obserwatorami nieszczęścia drugiego człowieka. Dlatego Diakonia Polska poprzez dostępne jej środki i możliwości przychodzi z pomocą również do tych właśnie ludzi. Niech tegoroczna zapalona świeca wigilijna stanie się też znakiem naszej solidarności ze wszystkimi, którzy dotknięci są biedą i nieszczęściem. No, na przykład pomyśl, że jesteś w złej sytuacji, na przykład finansowej, i po prostu ktoś ci pomaga, tak z dobrego serca. No, to by było miłe.